Przecieki to już chyba nieodłączny element procesu wydawniczego gier, zwłaszcza w przypadku tych pozycji, które zgromadziły wokół siebie pokaźne grono sympatyków. Teraz jest to temat tym bardziej aktualny, zwłaszcza w momencie, w którym dyskusja na temat tego, co zobaczyć mamy w GTA 6, ponownie buchnęła ogniem, ale spokojnie, do tego jeszcze wrócimy. Czasami trudno jest odróżnić, czy jakiś fragment, ułamek screenshota albo inny element świata gry, który rzekomo wyciekł, to zwykły fake, wrzucony do internetu przez jakiegoś trolla. Faktyczny wyciek spowodowany niesubordynacją któregoś z pracowników albo włamem jakiegoś ciekawskiego hakera, czy może obliczony na podgrzanie atmosfery spreparowany wyciek, bo i takich podejrzeń często nie brakuje. To jednak nie zmienia faktu, że gracze uwielbiają o tym dyskutować, czasami szukając znaków na niebie i ziemi dosłownie latami. Czy muszę rozwijać tutaj mit Half-Life'a 3? Nie sądzę. Materiał Arasha z początku 2016 roku o tytule Half-Life 3, bzdurne przecieki i naiwne marzenia, prawie 5,5 roku później nadal pozostaje aktualny. Przypomnijmy, że frustracja najbardziej fanatycznych wyznawców nieistniejącej trójki objawiała się już wielokrotnie, na przykład review bombingiem innych gier Valve, tak jak miało to miejsce w 2017 roku. Część graczy doszła do wniosku, że to Dota 2 jest winna niepowstania Half-Life'a 3, bo przecież w czasie, gdy studio zajmowało się tworzeniem gry MOBA, mogło tworzyć Half-Life'a, co ociera się już o klimaty teorii spiskowych i ich wyznawców. Takie praktyki przyczyniły się do modyfikacji modelu recenzowania gier na Steamie. W konsekwencji Valve ten proces nieco skomplikowało. Konsekwencje niekontrolowanego rozrostu teorii będącej zlepkiem półprawd, dopowiedzeń, fragmentarycznych informacji i czystych fantazji fanów świetnie pokazuje sprawa z 2018 roku odnośnie Super Smash Bros. I najnowszej odsłony z pod tytułem Ultimate, która dosłownie spolaryzowała społeczność. Ta podzieliła się na dwie przepychające się ze sobą grupki, Team Fake i Team Real. Jedna twierdziła, że wyciek jest prawdziwy, druga wrzucała go między bajki. Sytuacja dotyczyła tego, kto ma pojawić się w nowym brawlerze od Nintendo, a zapoczątkowała ją stopklatka rzekomo pochodząca ze Snapchata kogoś pracującego przy materiałach promocyjnych gry. Jak to zwykle bywa, jakimś cudem znalazła się na 4chanie, a miało to miejsce w październiku 2018 roku. Widać było na niej grafikę z postaciami mającymi pojawić się w grze. To znaczy, nie tak od razu. Należało je jeszcze porównać z tymi poprzednimi, bo przy tym poziomie szczegółowości grafika wyglądała jak jedna wielka, kolorowa miazga. Wypatrzono na niej takie postacie jak Banjo-Kazooie, Isaaca z Golden Sun, Kena ze Street Fightera, Mac Ridera, Gino z Super Mario RPG i Chorus Kids z Rhythm Heaven. Sprawę nazwano The Grinch Leak, bo na stopklatce widać było również fragment grafiki przedstawiającej Grincha. Wiecie, tego zielonego niszczyciela świąt Bożego Narodzenia. Jeśli wyciek okazałby się prawdziwy, to postać Grincha nabrałaby tutaj drugiego dna. Być może w ten sposób Grinch chciałby odkupić swoje poprzednie przewinienia i sprezentować graczom informacje na temat nowego Super Smash Bros. Do układanki pasował nawet fakt, że jak później udało się ustalić, autor nagrania, którego community wystalkowało, faktycznie miał coś wspólnego z Nintendo. 4chan dorwał jego LinkedIna, za jego pomocą udało się ustalić, że pracował w francuskiej firmie marketingowej, która z kolei obsługiwała Nintendo. Była też szansa, że agencja współpracuje także z Universalem, który miał się zajmować dystrybucją filmu o Grinchu. No, puzzle łączyły się ze sobą aż miło. A przecież wyciek odnośnie odsłony z 2014 roku okazał się być niemal chirurgicznie precyzyjny. Problem w tym, że w tym przypadku tak nie było, co pokazała choćby analiza panoramicznej grafiki tła, która różniła się na oficjalnych materiałach promocyjnych i na stopklatce, co podważało wiarygodność rzekomych przecieków. A to tylko jeden z elementów. Ci, którzy w wyciek uwierzyli, zaczęli zakopywać się w coraz bardziej rozgałęziony i momentami irracjonalny labirynt domysłów. Ostatecznym rozwianiem wątpliwości był odcinek Nintendo Direct z dnia 1 listopada 2018 roku. Zwolennicy teorii o prawdziwości wycieku mieli rację tylko co do jednej grywalnej postaci, Kena ze Street Fightera. Banjo-Kazooie dodany został w formie DLC-ka w czerwcu 2019 roku, co fanów niesamowicie ucieszyło, ale można interpretować to raczej jako formę rekompensaty dla zawiedzionych zwolenników teorii o prawdziwości wycieku.
Co wydaje się nieco zabawne, gdy spojrzymy na to z boku, to znaczy część społeczności wspólnie rozbudowała pewną fantazję do takiego stopnia i tak bardzo chciała w nią wierzyć, że poczuła się urażona, gdy się nie spełniła. Społeczności zgromadzone wokół konkretnych tytułów albo nawet całych studiów mają swoich proroków i w przypadku Super Smash Bros. Był to gość o ksywce Vergeben. Wykazywał się już całkiem niezłą intuicją i nie inaczej było w tym przypadku, bo od razu stał po stronie Team Fake. Takich proroków ma też Bethesda. Jeden z nich nazywa się Scalzi, jeśli mu wierzyć, Starfield, czyli najmłodsze dziecko Bethesdy i to w postaci zupełnie nowej marki, które, jeśli wierzyć plotkom, ukazałoby się pod koniec 2022 roku, ma mieć tryb pierwszoosobowego widoku, czego zdecydowanie życzyłaby sobie część graczy. Scalzi opublikował screenshoty z kilku fragmentów rozgrywki. Pochodzą ponoć z buildu z 2018 roku, czyli wedle szybkich obliczeń sprzed 3 lat. Do czasu premiery zmienić może się jeszcze bardzo dużo, ale na podstawie tej garstki screenshotów można już dopowiedzieć sobie całkiem sporo na temat statku czy statków, po którym graczom przyjdzie się poruszać, bliżej im do Mass Effecta niż Star Treka. Trafne analizy też się zdarzają. Po wycieku informacji na temat The Last of Us 2 nie było w sumie specjalnie czego analizować, bo wszystko podane było jak na talerzu. Gameplay i kluczowe spoilery na temat fabuły. A powodem był atak hakerski i kiepskie zabezpieczenia gier Naughty Dog. Jak się okazało, poprzednie gry studia, np. Uncharted 3 z 2011 roku albo pierwsze The Last of Us i ich niedostateczne zabezpieczenia były furtką do serwerów firmy. Hakerzy doszli do tego, że skoro Uncharted 2 współdzieliło serwery z Uncharted 3, a nawet znajdowała się tam część plików The Last of Us, to prawdopodobnie na serwerach The Last of Us będą znajdowały się także pliki The Last of Us 2. I faktycznie tak było. To, że struktura zabezpieczeń wyglądała w Naughty Dog w ten sposób od dawien dawna, to jedno i było to kuszenie losu, ale pamiętajmy też, że gra tworzona była jeszcze w trakcie pandemii, więc część pracowników pracowała nad nią zdalnie, co na pewno nie sprzyjało bezpieczeństwu plików gry. Wyciek, który też okazał się prawdą, to ten z Fallouta 4, chociaż poprzedzony był inną, dużą mistyfikacją. A wszystko zaczęło się w 2013 roku od tajemniczej strony internetowej o adresie thesurvivor2299.com, na której po pierwsze znajdował się licznik odmierzający czas do 11 grudnia 2013 roku, po drugie pojawiały się sygnały nadawane alfabetem Morsa, które wskazywały na tajniki gry i tajniki samej zapowiedzi. Niemniej jednak Bethesda pod ogniem pytań ze strony fanów zareagowała obwieszczając, że nie ma ze stroną niczego wspólnego. Wkrótce timer na stronie zastąpiony został klasycznym trollerskim kawałkiem Ricka Astleya, a potem nie mniej znanym, smutnym utworem na skrzypcach. Autor strony przyznał, że po pierwsze chciał rozruszać trochę społeczność, po drugie skłonić Bethesdę do uchylenia rąbka tajemnicy na temat Fallouta 4 podczas gali WGX 2013, czemu wcześniej studio zaprzeczało, to znaczy niczego nowego miało nie pokazywać. Taka zabawa kosztowała go ponoć $990. Nie wiem, czy było warto, ale oficjalna zapowiedź gry miała miejsce prawie 2 lata później, w czerwcu 2015 roku. Ale za to te dokumenty, które redakcji Kotaku dostarczył anonimowy pracownik Bethesdy w 2013 roku, koniec końców okazały się być prawdziwe. Ponoć dotyczyły projektu o tymczasowej nazwie Instytut, aczkolwiek wszelkie odwołania wydawały się łączyć z kolejną odsłoną z serii Fallout. Dokumenty zawierały opisy postaci, poszczególnych lokacji, fragmenty scenariusza. Zgodnie z tym, co się okazało po oficjalnych zapowiedziach, Fallout 4 osadzony miał być na przedmieściach amerykańskiego Bostonu. Na jaw wyszło też kilka innych ciekawych rzeczy, na przykład to, że prace nad grą ruszyły niemal od razu po premierze Skyrima, czyli w 2011 roku, co mogło uspokoić fanów, którzy wtedy nie mieli jeszcze nawet 100% pewności odnośnie tego, czy kolejna gra w uniwersum Fallouta powstaje. Za pomocą wycieku udało się też przedwcześnie, bo rok przed premierą, a pół roku przed oficjalną zapowiedzią, ustalić, gdzie odbywać się będzie wówczas najnowszy Assassin. Co brzmi dość zabawnie, jeśli weźmiemy pod uwagę to, że przeciek wydarzył się jakieś 2 tygodnie po premierze Unity, a emocje graczy były już rozbuchane nie tylko settingiem burzliwych czasów rewolucji francuskiej, ale i niemałą garścią błędów. W jeszcze nowszej niż oficjalnie wówczas najnowsza odsłona, tym razem chodzić miało o Londyn z epoki wiktoriańskiej, a więc, jak już pewnie zdążyliście się zorientować, chodziło o syndykat, choć nazwą kodową na tym etapie było Victory. Wyciekiem był aż 7-minutowy gameplay i co ciekawe wyglądał podejrzanie dobrze, na tyle dobrze, że spokojnie mógłby zostać zaprezentowany na targach E3. Przypadek?
Prawdopodobnie tak, tak twierdził Ubisoft, który obwieścił, że jest rozczarowany upublicznieniem asetów gry, nad którą zespół umiejscowiony w Quebecu pracował przez ostatnie kilka lat. Prawdziwe przecieki się zdarzają i to karmi wyobraźnię graczy. Wyobraźnia części z nich jest teraz zajęta GTA 6 i przyznam szczerze, że ja też troszeczkę do tej grupy się zaliczam, tym bardziej, że kiedy w losowych momentach przypominam sobie, że GTA 5 wyszło 8 lat temu, to nadal jestem w szoku. W takim razie, co przygotuje dla nas Rockstar w kolejnej odsłonie wielkiej kradzieży aut? Nie da się ukryć, że zarówno piątka, jak i Red Dead Redemption 2 ustanowiły poprzeczkę Rockstarowi niesamowicie wysoko. Nie niżej plasują się oczekiwania graczy, co jak się wydaje jest też bardzo fantazjogenną sytuacją. Pamiętacie, co działo się przed premierą GTA 5? Jakie teorie powstawały na podstawie rzekomych przecieków? No na przykład takie, że gra osadzona będzie na Hawajach, że pojawią się takie postacie jak Eddie Pulaski czy Frank Tenpenny, czyli skorumpowani policjanci z GTA San Andreas, czy nawet sam CJ, albo że w ogóle głównym protagonistą będzie początkujący Glina, co miałoby zupełnie zmienić perspektywę znaną graczom od początku serii. Można by było nawet aresztować inne postacie, prowadzić śledztwa i przesłuchania. W długaśnym poście opublikowanym w 2011 roku na GTA Forums możemy przeczytać całkiem precyzyjne opisy elementów, które w grze miałyby się pojawić, a poparciem tych podejrzeń miały być rzekome źródła w samym Rockstarze. Wiele z nich, jak się okazało, po latach się nie sprawdziło, ale już w 2011 roku istniały całkiem mocne przekonania o tym, że placem zabaw będzie Los Angeles z czasów współczesnych, a przecież Los Santos było Los Angeles i Kalifornią bardzo mocno inspirowane. Trop z Los Angeles w roli Los Santos był ostatecznie najtrafniejszym z założeń jeszcze przed oficjalną zapowiedzią. Tylko że to okazało się po czasie. Dziwnych screenshotów map, które niby wyciekły, pojawiało się mnóstwo. Niektóre z nich były dosłownie rozmiarów Stanów Zjednoczonych. Ktoś zapowiadaną przez Rockstar wielkość świata wziął sobie chyba zbyt bardzo na serio. Przypomnijmy, że Rockstar chwalił się, że świat GTA 5 ma być większy od tego GTA 4 i Red Dead Redemption, czyli inaczej mówiąc, bardzo, bardzo duży. Ale łącząc to wszystko do kupy, właśnie dlatego sceptycyzm w odniesieniu do przecieków z GTA 6, które zresztą mamy zobaczyć dopiero za kilka lat, wydaje się w pełni wskazany. Tutaj znowu mamy historię z mapami. Jeden rzekomy przeciek to ten sprzed 2 lat, drugi wypłynął dopiero co na Forchanie i przypomina południową część Florydy. Część graczy czuje się przekonana i ma to być dowód na to, że w GTA 6 ponownie odwiedzimy Vice City i okolice. W końcu na wschodnim wybrzeżu majaczy niby Miami, a Miami było pierwowzorem dla Vice City. Przypomnijmy, że podejrzenia odnośnie takiego settingu pojawiały się już przy okazji GTA 5. Fajnie byłoby tam wrócić, ale nie fajnie jest się zawodzić, a niestety, jak to zwykle bywa, to jest ten bardziej prawdopodobny scenariusz. A najbardziej prawdopodobnym scenariuszem jest to, że już się z wami żegnam, bo ten materiał dobiegł końca. Mówił do was FanGodTen. Cześć.